poniedziałek, 28 października. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Choć uroczystość Wszystkich Świętych dopiero w piątek, to na cmentarzach i w ich okolicy już od kilku dni widać wzmożony ruch. Wielu mieszkańców przyjeżdża na groby bliskich m.in. po to, żeby je posprzątać i ustroić. W polskiej tradycji 1 listopada równie ważny jest aspekt duchowy, jak aspekt materialny i wizualny. Paweł Jędrusik. W poniedziałek przed południem ruch na tym cmentarzu Czterech Wyznań w Sosnowcu był całkiem spory. Ci, którzy przyjechali posprzątać groby, musieli poświęcić chwilę na znalezienie miejsca parkingowego. Bardzo dużo pracy, ale odwiedziłam w tym tygodniu, w tych dwóch tygodniach wszystkie groby. I w Katowicach, i w Dąbrowie, bo tam jest rodzina, i w Sosnowcu, i przyjaciółki. Dużo śmieci niektórzy wrzucają, także trzeba było wysprzątać i sąsiadom, i naszej znajomej. Przy cmentarzach pojawia się już coraz więcej stoisk handlarzy, którzy oferują swoje produkty. Co roku sprzedaje się to samo. Kupują i chryzantemki, i ładne zniczki wybierają, no i tak się kręcą po troszku. Po trochu, bo na prawdziwy handlowy szczyt sprzedawcy dopiero się szykują. Przy wielu grobach do odwiedzenia wydatki na znicze i kwiaty mogą być naprawdę duże. Niektórzy już twierdzą, że jest drogo, inni, że ceny są podobne do tych sprzed roku. Ceny są takie umiarkowane, powiedziałabym. No, ja mam tylko tutaj jeden grób. Malutki, także dużo pieniążków nie wydam. Oprócz odwiedzania grobów bliskich, 1 listopada będzie też okazją do pomocy potrzebującym. Tradycyjnie ruszają kwesty listopadowe. Jedna z nich odbędzie się m.in. w Gliwicach, a pieniądze zbierać będą wolontariusze Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Celem zbiórki jest i wspomaganie bieżącej działalności hospicjum, ale także prowadzenie rozbudowy. Hospicjum już od 6 lat prowadzi rozbudowę oddziału. Zależy nam na tym, żeby zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki pobytu u nas. A żeby mieć jak najlepsze warunki dojazdu na cmentarze, Zarząd Transportu Metropolitalnego jak co roku apeluje o skorzystanie z komunikacji miejskiej i przypomina, że ta będzie darmowa. Będą też dodatkowe linie. Będzie ich 19. Autobusy będą oznaczone literą C i będą umożliwiać pasażerom dojazdy do wielu cmentarzy w naszym regionie. Autobusy te będą jeździć po ulicach m.in. Będzina, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, czy też w Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich, czy też w Tychach. Te linie będą kursować zarówno 1, jak i 2 listopada. Po udostępnieniu przez Polski Alarm smogowe listy najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce przyszedł czas na debatę o wyzwaniach, z jakimi gminy będą musiały się zmierzyć w walce o czyste powietrze. W zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku rozpoczęła się dwudniowa konferencja, podczas której m.in. przedstawiciele rządu, samorządowcy dyskutują o nowych przepisach europejskich, o programie Czyste Powietrze i jego przyszłości, a także pokazują przykład miast, które skutecznie walczą ze smogiem. Karolina Komada. Jeszcze kilka lat temu Rybnik był w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Aktualnie gmina zajmuje już niższe pozycje. Niższe i to trzykrotnie niż około 10 lat temu jest też roczne stężenie benzoapirenu, czyli rakotwórczej substancji. Trzeba było oczywiście edukować. Później trzeba było mówić głośno o formach wsparcia, czyli dotacjach. No i na końcu o czymś, co jest najmniej popularne w ustach nawet lokalnego polityka, czyli o karze i ewentualnych konsekwencjach. No i myślę, że to jest element naszego sukcesu, bo udało się zmienić mentalność. Mentalność nie zmieniła się jednak u wszystkich. W Polsce wciąż jest 2,5 miliona budynków, które są ogrzewane tak zwanymi kopciuchami. Problemem są głównie małe gminy. W miastach mamy i większy poziom świadomości społecznej i też paradoksalnie te zakłady przemysłowe czy elektrownie, one mają elektrofiltry. To jakość powietrza akurat z tego źródła nie jest zła. To, co jest złe, to są kopciuchy. Kopciuchy i ten najgorszy transport, te najstarsze środki transportu. I jeżeli dołożymy jeszcze to, że w tych mniejszych miejscowościach nikt nie mierzy de facto, jaka jest jakość powietrza, to naprawdę to jest duży problem. I teraz jakby zapewniając środki na czyste powietrze, to jest
według mnie najlepszy sposób walki. Walka może być utrudniona przez brak wystarczających środków. Programowi Czyste Powietrze kończą się pieniądze. Wystarczy ich tylko do końca bieżącego roku. Dotychczas był on finansowany z KPO i Funduszu Spójności. Na 2025 rok wniosek o finansowanie programu ma dopiero zostać złożony. Jak zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pieniądze na najbliższe lata jeszcze są. Jeżeli chodzi o perspektywę Województwa Śląskiego, to jesteśmy w programach dwóch, które zapewniają finansowanie do 2027 roku. Będziemy oczywiście negocjować z Komisją Europejską, aby znowu uruchomiła dla nas środki, które moglibyśmy przekazać na poprawę jakości powietrza w gminach. Powietrze będzie musiało się zmienić do 2030 roku. To wtedy zaczną obowiązywać nowe normy przyjęte przez Unię Europejską w poniedziałek 15 października. Główna zmiana dotyczy dopuszczalnej wartości niebezpiecznych pyłów. Ta została zmniejszona o ponad połowę. Przyjęta dyrektywa przybliża się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Wtedy jesteśmy w stanie zwiększyć liczbę ludności w Polsce, która oddycha czystym, bezpiecznym powietrzem z 2 milionów obecnie do 30 milionów. Jesteśmy w stanie zredukować liczbę przedwczesnych zgonów, do których przyczynia się zanieczyszczone powietrze, o 30 tysięcy w skali roku. Nowe przepisy przewidują także ograniczenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez samochody, a także możliwość otrzymania odszkodowania w momencie zachorowania z powodu zanieczyszczeń powietrza. Czy w powiecie lublinieckim powinni bać się wilków? Kilka dni temu pojawił się komunikat ostrzegający o pojawiających się w okolicy drapieżnikach. Od tamtej pory w mediach społecznościowych pełno jest różnych spekulacji, a mieszkańcy coraz bardziej się denerwują. Czy wilki faktycznie stanowią zagrożenie dla zwierząt domowych i ludzi? O tym Zofia Stasik. Kilka dni temu koło łowieckie Dąbrowa w Koszęcinie przekazało gminom powiatu lublinieckiego komunikat, w którym ostrzega przed watahą wilków, która liczy 12 osobników. To, że to zostało nagłośnione w mediach, to jest nasza rola, bo myśmy poinformowali samorządy, bo tak jest też nasz obowiązek, żeby samorządy wiedziały o tym, że jest takie zagrożenie. Natomiast to, że zrobili, samorządy wysłali to do mediów, no uznali pewnie, że dobrze, gdyby społeczeństwo o tym wiedziało. Wieść o zagrożeniu szybko się rozniosła, a wraz z nią plotki o ataku na zwierzęta domowe, a nawet ludzi. Nadleśnictwo dementuje pogłoski o realnym zagrożeniu. W tej chwili nie mamy żadnych wskazań, nie mamy żadnych wieści o tym, żeby nastąpił atak na zwierzęta domowe. Tak samo nie mamy żadnych przypadków, żeby podchodził tak blisko podwórka, żeby atakował na podwórku. Czegoś takiego u nas do tej pory nie było. Wilk trzyma się swoich ostoi leśnych i generalnie unika człowieka. Wilki bytują na terenie powiatu lublinieckiego od wielu lat, a ich liczba przekracza 12. Mowa jest łącznie o 3 watahach, które zamieszkują te tereny. Mimo to do tej pory nie zostały zgłoszone żadne incydenty z drapieżnikami. Takich sytuacji na terenie ziemi lublinieckiej w tej chwili nie ma. Generalnie nasze wilki zachowują się obyczajnie, jeżeli można by to tak określić. I póki co są informacje, że się pojawiły. Póki co polują na zwierzęta łowne i jest to w mojej ocenie póki co sytuacja normalna. Największe wątpliwości dotyczą dziennych wędrówek wilków, które nie wydają się być normalne. Wilki kiedyś prowadziły nocny tryb życia, teraz dzienny tryb życia. I jak na przykład idzie jakaś grupka ludzi w lesie, a on daleko widzi tych ludzi, to podchodzi blisko, nie po to ich zaatakować, tylko żeby rozróżnić, czy to jest sarna, czy to jest jeleń, po prostu rozróżnić, nie? On musi rozróżnić. Mimo że wilki jednak nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, należy być uważnym podczas spacerów w lesie, szczególnie z psami, oraz zgłaszać wszelkie podejrzane zachowania zwierząt. Minęło 20 lat, odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, a przez te wszystkie lata miasta w regionie realizowały wiele inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych. Przypominają o tym m.in. tabliczki z charakterystyczną unijną flagą, ale też kolejne wydanie komiksu Pan Europa. Paweł Jędrusik. Licho nie śpi to tytuł kolejnej części komiksu Pan Europa, w którym tym razem autorzy skupiają się głównie na 3 miastach – Łodzi, Rybniku i Czeladzi – i starają się odpowiedzieć na pytanie, co byłoby bez unijnych pieniędzy. Co by się wydarzyło, gdyby to się nie wydarzyło i jaki świat by nas otaczał, więc ta historia poniekąd pokazuje nam, jak się rzeczywistość wokół nas zmieniła. A zmieniła się znacznie. Przykładem są choćby zrewitalizowane obiekty po kopalni Saturn w Czeladzi. Miejsca zostały ocalone od, no nie łudźmy się, od zniszczenia dzięki temu, że po pierwsze znaleźli się fascynaci architektury industrialnej i dwa, znaleźli się ludzie, którzy sięgnęli po fundusze europejskie.
Dla Czeladzi taki komiks to m.in. forma promocji miasta. Burmistrz przyznaje, że to właśnie fundusze unijne pomogły uratować zabytkowe obiekty. Te obiekty, które dzisiaj podziwiamy, na pewno by tak nie wyglądały, nigdy byśmy się nie podjęli tego zadania, bo ze środków własnych nie byłoby możliwe, żeby je zrealizować, żeby zrewitalizować. To już szósta edycja komiksu Pan Europa. Poprzednie poruszały m.in. tematykę związaną z koronawirusem, smogiem czy wojną w Ukrainie. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałek. Jutro informacje o stałych porach. Do zobaczenia.